Opowiadanie: Mały Fiat skapywał na podwórku. Tekst Ignacy Karpowicz. Mały Fiat skapywał na podwórku. Na niebie tłusto brzęczały samoloty. Na gruby żwir padały oleiste krople. Ojciec krzątał się wokół auta, pokrzykując na Igora. Igor, najstarszy brat Wiktora, oficjalnie prawa. Choć wnosząc z okrzyków raczej lewa ręka ojca, zaczynał się denerwować. Ciągle podawał inną szczelkę, nie ten śrubokręt albo niewłaściwą butelkę. Nie sprawdzał się w roli pierworodnego syna i przyszłego mężczyzny. Również jako wróżbita był kiepski. Nie potrafił przewidzieć, czego ojciec będzie potrzebować, choć przeważnie ojcowskie potrzeby leżały jasno, jak na dłoni. Nie to, młotku! Wiktor zaczynał się niecierpliwić. Gdyby nie ranny samochód, już byłby u babci. Nawet nie potrafisz podtrzymać. Ja cię nie mogę. Babcia była dla Wiktora najwspanialszą istotą pod słońcem i nocą też. Odliczałby dni od spotkania do spotkania, gdyby potrafił liczyć tak długo. Niestety, dni bez babci były... Oceanem, morzem, morzem piasku, ziarenko do ziarenka. W sumie dobrze, że nie umiał lepiej liczyć, bo byłoby mu bardzo, ale to bardzo smutno, że liczby i dni bez babci jest aż tyle, i że dochodzą nowe co dzień i co noc. A ojciec najczęściej był niezadowolony, ojcowie tacy już są, a matce wszędzie robiło się brudno. Takie z kolei są matki. Więc też była często zła. Nie to, tylko tamto. Za to u babci zawsze było się czystym. Nawet rozlana herbata nie brudziła tych miejsc poniżej brody, a miód nie mazał palców. Jedynie czasem, kiedy plamy wybuchały przed przyjściem sąsiadki, trzeba było zmienić ubranie, żeby uniknąć dobrosąsiedzkich posądzeń o niezadbanie wnuczka. Wiktor obserwował reanimacyjne zabiegi wokół małego fiata, siedząc na drugim, licząc od żwiru, stopniu schodów prowadzących na ganek. Na nosie miał grube okulary, spowodowane wrodzoną wadą wzroku, oraz sześć lat. Gruba warstwa szkła, jak blok lodu, oddzielała go od świata oraz Pomagania ojcu. Początkowo wstydził się okularów, potem je docenił, bo zwalniały go z wielu zdarzeń. Nie musiał na przykład być przyszłym mężczyzną i podawać nie tych śrubokrętów nie wtedy, gdy było trzeba. Nie musiał też grać w piłkę ani w dwa ognie. Był głęboko upośledzony, ciotka tak twierdziła oraz do huchania. Choć teraz huchał na niego tylko szalik. Starawy wilczur lokatorów z piętra, siedzący o stopień wyżej, licząc od gruntu. Szarik śmierdział Wiktorowi wprost w twarz, pokrywając jego szkła warstwą pary, a także raz, a dobrze glutami. Kichnął wcześniej, psy tak mają. Czasem zamachał ogonem, zbijając kurz, a droga obok tak w ogóle, to szła na warszawii. Się nazywała zwycięstwa. Choć Wiktor nie zdołał ustalić, kto wygrał, i nie wiedział, po co szła na ten Warsowi, ani po co iść tam, gdzie nas nie ma. Teraz kawałek ojca wyszedł za szkło i przemienił się w rozmazaną plamę. Długo jeszcze matka była zła z kuchennego okna. Pewnie znowu coś jej się zabrudziło. Już kończę, Halinka. Co za dom? Ojciec był zły na podwórku, a Wiktor zdjął okulary i włożył sobie psią łapę do ust. Szarik chrumknął niby warchlak, łapy jednak nie cofnął. Łapa smakowała solą. Wiktor lubił sól, choć wolał cukier. Gdzie leziesz? Zaraz wszystko umarzesz smarem. Kurwa, co za wojna. Wreszcie ojciec z triumfem wymalowanym na twarzy zamknął tylną maskę fiata. Nie do końca jednak. Przy ulicy zwycięstwa idącej na Warsowi wiara w Boga nie była obowiązkowa, ale wiara w chodzące właściwości niedomknięcia tylnej maski małego fiata, tak. Powietrze owiewające zabudowany z tyłu niby w sportowym wozie silniczek podobno wspaniale wydłużało trwałość motoru i zapobiegało jego przegrzewaniu się. By i się umieć, usmarowałeś nos Igor sięgnął do miski z wodą stojącej obok studni i rozmazał smar po całej twarzy. Matka zaczęła wynosić przed dom torby i pakunki, a następnie potomstwo dwóch dodatkowych, młodszych braci Wiktora. Ojciec zdołał odpalić silnik. Teraz chodzi, że cacy i nie cieknie, był dumny z siebie i z pomarańczowego świata zeszłego roku wjechał nim przodem w ganek. Dobrze, że silnik zamontowali z tyłu nie, wyjaśnił wówczas ojciec. Dlatego samochód został wyklepany i przemalowany na ostrzegawczą, pomarańczową barwę. Bańki farby ojciec zdobył od ciotki, zatrudnionej w rozlewni wódki. Tą farbą zaznaczano skażony alkohol. Czy to znaczy, że nasza rodzina, jak w samochodzie, to też jest skażona? Zapytał raz Wiktor i zamiast odpowiedzi dostał kuksańca. Popiluj braciszków rozkazała matka, zabierając się do upychania w niewielkim samochodzie. Wiktor wziął na ręce najmniejszego. Tutuś na szczęście spał. Tutuś tak naprawdę nazywał się Romek, ale nikt go tak nie nazwał. Jeszcze nie chodził, tylko raczkował czasem szybko, szybciej niż widziany wzorzów. Wiktor, gdy rodzice nie patrzyli, raczkował z Tutusiem, a właściwie raczkował nad nim, starając się dostosować tempo do ruchów mniejszego brata. Potem przewracali się na plecy, jak wyrzucone na plażę gładzice, i zanosili się śmiechem. Tutuś był git. Prawie tak git, jak ćwierć babci. Drugi braciszek, siedzący stopień niżej, zaczął się wiercić, więc Wiktor przydusił jego długie włosy stopą, uzbrojoną w kierpce. Co unieruchomiło małego na chwilę. Ta zaraz przerodziła się w inną, znacznie dłuższą. Leszek zaczął wyć w niebogłosy, że Indianie skalpują. Wiktor puścił brata, który z krzykiem pobiegł do matki po współczucie. Jednakże nim do pobrania współczucia doszło, uwaga leszka przykuła miska z brudną wodą. Chłopiec zamilkł, pojękując już tylko z rozpędu, ukucnął, zanurzył w wodzie dłonie i rozmarował sobie po twarzy oleje, smary i ogólnie rozumiany brud. W ten sposób od razu pozyskał uwagę. Matka natychmiast podbiegła, żeby odciągnąć go od miski. Lesio uważał, że to niesprawiedliwe, bardziej od skalpowania przez Indian. Rozryczał się więc na cały regulator. Dołączył do niego Tutuś, przebudzony w chwili krzywdy starszego brata. Było już dwóch, a Wiktor zobaczył, że zaczyna płakać też Igor. Pełna upokorzeń, godzina treningu w opatrywaniu małego fiata dała mu w kość. Wiktor z Tutusiem na kolanach i szalikiem leżącym jego policzek zasłonił dłońmi uszy. Chciał do babci, oczy skierował na czubek nosa, dzięki czemu odkrył to wcześniej, zakręciło mu się w głowie. Zemdlał jakoś tak do wewnątrz. Albo tylko stracił kontakt ze światem zewnętrznym. Na dobre ocknął się już w maluchu: ojciec za kierownicą, matka obok, na przednim fotelu, z totusiem na kolanach, a z tyłu pozostała trójka: w tym Wiktor z prawej strony, a jeszcze pod nogami i za głową pakunki. Wiktor gdzieś i coś słyszał o przeludnieniu planety i świtającej na horyzoncie zdarzeń w wojnie. Wcześniej jednak nie odczuł ani jednego, ani drugiego na własnej skórze. Za to teraz tak. Pomyślał, że on sam na pewno jest przeludniony, że za dużo innych w nim i obok niego. Odepchnął ręką Lesia, wbijając mu się w bok. Musieli postać z pół godziny, bo na drodze wydarzył się wypadek. Ogórkowaty autobus zderzył się z wojskową ciężarówką. Tu Tutuś znowu zaczął płakać. Jakbyśmy mieli lewostronny ruch jak w Albionie, to by kurwa takie rzeczy się nie zdarzały. Ojciec się gorączkował, a matka go uspokajała, dzieląc porówno uwagę między stronę lewą i prawą. Czyli rozkrzczanego męża i najmłodszego również wrzeszczącego syna. Wiktor wysiadł, odszedł dwa kroki i przycupnął na skraju drogi, wzdłuż której wykopano rowy niczym okopy. Kiedyś zapytał, czy wzdłuż tej drogi będzie wojna i po to je wykopali zawczasu, ale dowiedział się, że wojna już była. Nawet nie szybko, a rowy mają inne przeznaczenie. Jakie? Tego mu nie powiedzieli. Na szczęście jego uwagę przykuło coś innego. Mrówki maszerowały ścieżką. Obejrzał się i spojrzał na pierwszy w życiu korek drogowy. Linie mało kolorowych aut i kierowców palących szare papierosy. Takie stanie i palenie wydało się mało interesujące, dlatego powrócił do mrówek. Głównie szły malutkie, chociaż pojawiały się też większe, jakby tacy tatusiowie nadzorcy, poganiający malutkich. Wiktor chwycił jedną z większych mrówek. Odwrócona do góry nogami, wymachiwała odnóżami, wahał się, co z nią zrobić, mógł ją rozdusić, lecz niezbyt mu się ten pomysł spodobał. Więc po prostu włożył ją do ust i przegryzł. Zabawnie łaskotała w podniebienie, przez śmiertnych konwulsjach. postanowił czubkiem języka rozgnieść się o zęby, a wtedy ona w ostatnim paroksyzmie go ukąsiła. Poczuł pieczenie. Kwas sparaliżował mu koniuszek języka. Czegoś podobnego doświadczył wcześniej, gdy dotknął na mrozie stalowej bramy, a język przywarł, jak rozgrzana guma do rzucia, do podeszwy Buta. Tyle, że teraz to było bardziej kwasowe niby zastrzyk z wydestynowanego soku z kiszonej kapusty. Wiktor Przełknął rozczłonkowane ciałko, a następnie wyjął nóżkę, która utkwiła w szparze pomiędzy zębami. Spodobała mu się taka częściowa nieobecność. Koniuszek jego języka był bowiem nieobecny. Postanowił wybrać tatusiów nadzorców z karnej ścieżki i zjeść ich wszystkich. Gdy wkładał sobie w siebie szóstą mrówkę, Ojciec lekko potrząsnął jego ramieniem. Głodny jesteś, co? Niezbyt, odpowiedział zgodnie z prawdą. Nie lubił jeść niczego z wyjątkiem delicji, takiego mleczka, kanapki z cukrem i śmietaną oraz tiwlosiwu, wysypanego wprost na dłoń i pieniącego się pomarańcowym kożuszkiem. Odwrócił głowę, żeby spojrzeć na ojca. Ten dziwnie na niego patrzył. Tak czasem zerkał na mamę, a potem zamykali się w sypialni. Wiktor chciał wytłumaczyć ojcu, że można jeść nie odczuwając głodu. One są gorące od słońca jak kropelki ciepła i tak trzaskają pod zębami, jak drewno w ognisku. Ojciec już nie patrzył na Wiktora, jak na mamę. Ale jak zazwyczaj, w połowie rozczarowany, w połowie zaniepokojony. Oje, dziwne dziecko. Chodź, pora ruszać. Po skręceniu w lewo przy stacji kolejowej droga zmieniała się na taką, co trzęsie jak wirująca pralka Einar. Asfalt ustąpił miejsca kocim łbom. Kiedyś Wiktor bardzo długo przyglądał się takim łbom. Ale widział po prostu kamienie, żadnych kotów, zero głów. Pomyślał, że to pewnie przez wadę wzroku nie dostrzega prawdziwego stanu rzeczy. Skoro zdarzało mu się widzieć to, co nie istniało, na przykład białe, bezkrzydłe robaczki unoszące się z nadwsianki, to równie dobrze powinny istnieć rzeczy, których nie potrafił dostrzec. To się nazywa symetria albo sprawiedliwość. Matka tak mówiła, w sensie, że sprawiedliwości nie da się dostrzec na świecie, a już nigdy u Teściowej. Wiktor nie widział kotów w kocich łbach, więc pewnie jakoś łączyło się to ze sprawiedliwością. Och, chciałby już być duży i wszystko rozumieć. Za oknem pojawiła się sprawiedliwość. Pora wolna przestrzeń, zarośnięta wysokimi trawami, miejsce po dwóch domach spalonych w czasie wojny spłonęły, bo nie wykopali okopów jak wzdłuż drogi Białostok-Babcia, a w niej wspaniała, zdziczała grusza, na którą często się wspinał. Przypominała baobab. Widział takie drzewo na rysunku w książce W Puszczy i w Pustyni. Było podobne, spłaszczone od góry, jakby opierało się na nim niebo. Kiedy Wiktor wygodnie układał się w rozwidleniu konarów, sam jeden pośród liści i cierpkich owoców lubił myśleć, że to na nim opiera się niebo. Nikomu o tym nie mówił, nikt nie uwierzyłby okularnikowi. Babcia siedziała na ławce przed płotem. Cicho, bo obudzisz, Romcia fuknęła, mama. Babcia podniosła się, żeby otworzyć bramę wjazdową. Fiat w nią skręcił, wtoczył się na podwórko i nareszcie znieruchomiał po ostatnim zgrzytnięciu zaciągniętego hamulca ręcznego. Wiktor nie mógł od razu wybiec, żeby. Uściskać babcie. Wydostanie się z auta logistycznie było jeszcze bardziej skomplikowane niż zajęcie w nim miejsca. A wszystko z powodu przeludnienia. Matka podała romka teściowej, złe słowo, Wiktor to wiedział. Na szczęście jego babcia nie była teściową matki. Chociaż często okazywały się tą samą osobą. Sama się wykaraskała, odchyliła fotel, odebrała Romka i dopiero teraz Wiktor mógł. Rzucić się w objęcia babci. Przytulił się mocno do jej brzucha. Pachniała jak zawsze zwierzętami, oborą, świeżym potem, zimną wodą i kapuśniakiem. Pachniała też miłością. Wciskając policzek w szorstki materiał kaftana, Wiktor wiedział, że znowu staje się częścią babci, a nie jej wnukiem, tylko nią organem, jak serce albo nerka. Babcia miała teraz dwa serca, a obydwa swoje. Jedno jej pierwsze, prawdziwe, z którym się urodziła, a drugie też najprawdziwsze, które przyszło na świat z miłości do niej i teraz biło szybko na wysokości jej łód. Ojciec odciągnął go. Przyszedł czas na sprawy dorosłych, te wszystkie nudne rozpakowywania, ustalania kiedy, ile i plotkowania kto komu. Wiktor Podszedł do drugiej bramki, która oddzielała jedno podwórko, to ludzkie, z domem, od drugiego podwórka, tego ze zwierzętami i ich domami. Nie leś tam. Matka nie lubiła Wiktora na tamtym podwórku. Wolała, żeby grzecznie siedział w domu albo huśtał się na huśtawce, przy ganku. Huśtawkę zrobił dziadek, a potem umarł. Dlatego Wiktor wolał się na niej nie huśtać. Chciał jeszcze pożyć, przynajmniej dopóki nie zobaczy wielorybów na własne oczy. Chaj idzie, powiedziała babcia. Przemówiła w sekretnym języku. Nie wolno było tak mówić w zewnętrznym świecie, bo inni, mama mu tłumaczyła, by się śmiali albo nie lubili. Babcia zresztą dostała od mamy szlaban na ten język, ale dostała go jako teściowa, a nie babcia. Więc teraz, pozwalając na przekroczenie wewnętrznej furtki, pozwalała mu jako babcia mówiąca w sekretnym języku, a nie matczyna teściowa, mówiąca tylko po polsku. Może dlatego babcia była taka gruba? Bo musiały się w niej pomieścić dwie osoby to jest babcia i teściowa. I jeszcze Wiktor musiał się zmieścić. A zresztą Wiktor poszedłby i bez pozwolenia wiedział też, że wszyscy wiedzą, że on by i tak poszedł na zwierzęce podwórko, odsunął schobel i przeszedł na tamtą stronę. Zamknął dokładnie bramkę, żeby uniknąć nieprzyjemności takich jak ucieczki zwierząt na ludzkie podwórko. I od razu poczuł się jak na innej planecie. Tutaj nie rosła trawa, trochę tylko przy studni. Za parnikiem i przed stodołą tutaj leżał brudno-żółty piasek udeptany, prawie jak lepisko. Za płytem pierwsza przywitała go Weronika. Widział jak sprzed kurnika, gdzie grzebało w ziemi statko kur w kolorze cebulnika, biegnie, co metr przystając i ruszając na nowo. To była taka pstra kura rdzawo-czerwona z pojedynczymi piórami w kolorze szaro-białym, jakby opadły na nią ze skrzydeł jakiegoś drapieżnego ptaka. Zeszłego roku Wiktor przegnał lisa. Wyglądał jak ten z mamy kołnierza, który złapał werniko za skrzydło. To od tamtego momentu byli zaprzyjaźnieni a jej prawe skrzydło sztywne. Wiktor ukucnął i wyciągnął pustą dłoń. Weronka zatrzymała się ponownie. Wiktor pomyślał, że już o nim zapomniała głupia kura. Ona jednak rozgdakała się, a wtedy dobiegły żółciutkie pisklęta. z Siedem albo i pięć, a co najmniej trzy. Kurza mama doczekała, aż potomstwo schroni się pod jej skrzydłami, a potem dziobnęła piasek Pogrzebała w nim pazurem i znowu dziobnęła. Weronka nic tam nie ma. Kura ostrożnie zbliżała się do Wiktora. Na dwa kroki ku niemu przypadał jeden albo i półtora w tył, aż wreszcie dotknęła żółtym dziobem jego palca. Dziobnęła kilka razy w otwartą dłoń. Przywitawszy się z kurą, poszedł do miśka uwiązanego na łańcuchu, to była stara sucha. Męskie imię otrzymała przypadkiem, czego nikt później nie skorygował. Wiktor często, gdy nikt nie widział, chował się u miska w budzie. Czasem dopraszały się kury, zaganiane przez psa, kokosiły się nasianie, którym wymoszczono budę i znosiły jaja. A misiek je wyganiał i jaja zjadał. Babcia się oburzała na zachowanie suki, aż Wiktor jej powiedział, że to przecież normalne. Tatuś też zagania mamę do kuchni. A jak ona zrobi jedzenie, to wolno jej sobie pójść. Babcia się roześmiała, a potem powiedziała, że ma mądrego wnuczka. Tata nigdy tak nie mówił. Mówił wręcz przeciwnie, na przykład, że co z siebie wyrośnie. A to, choć niekonkretne, nie było wcale miłe. Raczej nie chciał wyrastać. Wiktor dał się wylizać Miśkowi po twarzy i rękach, po czym wczołgał się do budy, a Misiek stanął na straży przed wejściem. Chłopiec wciągnął łapczywie zapach sprzed roku. Psiej sierści i kurzych piór, pachnących nie łąką, ale ciałem Miśka, i rozgrzanej lipcowym słońcem papy, którą pokryto budę, a która teraz śmierdziała, porzuconą na skwarze oponą, taką jak przy polnej drodze, u wyjścia do lasu. Wiktor! krzyczała matka pewnie się jej znowu coś zabrodziło albo zdenerwowała ją teściowa, lub ktoś inny. W babcinym domu matki nie denerwował jedynie dziadek może dlatego, że nie żył. Wiktor! Postanowił nie wychodzić z budy. A niech sobie krzyczą. A najlepiej, niech wracają do Bielostoku i zostawią go babci, a babcie jemu. Matka jednak nie dawała za wygraną. Po niedługim czasie cała rodzina rozbiegła się po zwierzęcym podwórku, pokrzykując imię chłopca i zaglądając we wszystkie zakamarki. Matka wpadła na pomysł, że na pewno utopił się w studni, bo chciał sprawdzić, czy żyją węgorze, wrzucone przez niego zeszłego lata. Cóż, węgorze żyły, ale samotnie, bez trupka Wiktora. Wreszcie ojciec wpadł na pomysł wykorzystania Miszka. Spuścił ją z łańcucha, podetknął pod nos jakiś sweterek chłopca i kazał szukać. Misiek wrócił pod budę. Dorny pies, szukaj, a nie do budy, ojciec, pobiegł na łąkę. Może utopił się, jak nie w studni, to chodź w rzece, ksantypowała matka. Zamieszanie trwało, a do budy weszła Weronika z pisklętami. Tak się miło rozgdakała, namościła, ukokosiła, że Wiktor zasnął z jej skrzydłem opiekuńczo przysłaniającym oczy pod okularami. Znalazła go babcia. Zdziwiło ją, że misiek zamiast ogryźć kość, wziął ją w zęby i położył u węścia do budy. Zbiegli się wszyscy. Matka płakała tak bardzo, że łzy zmyły wyraz ulgi z jej twarzy, zamieniając na jakby rozpacz. Ojciec przełożył Wiktora przez kolano i wymierzył mu trzy klapsy, mocne klapsy. Gówniarzu, tak się... Martwiliśmy, a ty kurwa spałeś w budzie. Chłopiec przez swoje łzy patrzył na łzy matki i nie rozumiał, dlaczego skoro się martwili, spuścili mulanie. Ludzi nie bije się wtedy, gdy się o nich człowiek martwi. To musi być jakieś takie dziwne, dorosłe martwienie się jak z kocimi łbami, bez kotów i ubów. Płacząc, zmienił zdanie. Już zdecydowanie nie chciał być dorosły, chciał, żeby rodzice i bracia zniknęli. Został zabrany do kuchni, gdzie na taborecie przy piecu, w środku ksiątaniny ogólnorodzinnej, postanowił się dąsać, aż zrozumieją, że są tu nie niemile widziani. Trwało to tak długo siedzenie na taborecie i ogólnorodzinna krzątanina, że już chciał pobiec do Tutusia albo usadowić się na kolanach matki. Ale wtedy przypomniał sobie ojca. Gdy przekładał go przez kolano, i jeszcze matkę, i braci, i nawet babcie, nikt nie przybiegł na ratunek. Na wspomnienie tej niesprawiedliwości, znowu poleciałem łzy i tyłek pieku. Wreszcie rodzice i trzej bracia zaczęli się zbierać, przyjmując dary, których oficjalnie nie chcieli. To znaczy rodzice nie chcieli, bo bracia jak ryby głosu nie mieli. Jajka, prawie nie używamy, a co tak mało, kury się słabo niosą? Chleb. Aj po co mamy w sklepie, to może jeszcze jeden bochem, by mama dała. Pod piwek. Nikt tego w mieście już nie pije. Następnym razem oddamy butelki. Rodzice znosili i znosili dał, aż wypełniło się niby skarbonka, a wszystko jadalne i pijalne, wiejskie i zdrowe. Wreszcie byli gotowi. Ojciec zagroził, bądź grzeczny. Matka przytuliła, Lesio chciał czekolady. Tuczuś śnił swój mleczny sen, blaskając jak mokra ścierka o podłogę, a Igor nie mógł doczekać się powrotu do Białostoku i zabawy w wojnę z kolegami z osiedla i strzelania z procy w koleżanki. Wreszcie mały świat zaperkotał, a twarz Wiktora wydobyła się z dąsu. Samochód zgasł. O nie, przeraził się chłopiec. Chłopiec się popsuł i on nigdy nie wyjadł, nigdy. Za trzecią, piątą próbą motor zaskoczył, świat ruszył, babcia poszła zamknąć bramę. Wiktor krzyknął, żeby dobrze ją domknąć, bo mogą jeszcze się popsuć i wrócić. Jak tylko babcia zasunęła ciężki skopel, dopadł do niej i się przytulił. Myślałem babciu, że oni nigdy nie pojadą sobie precz. Babcia zaś powiedziała to, co zawsze mówiła, a mówiła mój wnuczak, ewentualnie po polsku, że kochany wnuczek, ale wolał nie po polsku, tylko w sekretnym języku, tym zakazanym przez mamę, która teraz pewnie mijała puste miejsce po spalonych domach i się martwiła, co w domu nabrudziło się pod jej nieobecność. Babcia powiedziała, że ma na potem niespodziankę, Generalnie Wiktor nie lubił niespodzianek, bo były niedobre. Na przykład kolega dawał puszkę zagranicznej koli, ale w środku były jego siki. Albo dostawał od mamy niespodziankę, którą nie były klocki, ogel, ale futro z królika. Kawałek prawego rękawa był chyba zrobiony z gacka, z którym bawił się wcześniej u innej babci, a miał mieć cztery bo babcie miały siostry, tylko bez uszu i głowy. Ale zamiast jechać do zoo, tata robił niespodziankę i zabierał Wiktora do wujka, Zbyszka, który pocił się nawet w minusowych temperaturach. Lubił sobie sadzać Wiktora na kolanach i go patatajać, pijąc równocześnie z ojcem wódkę i omawiając jakieś ważne sprawy państwowo, prywatne, Albo jakieś inne jeszcze, albo z niespodzianką. Jedyne niespodzianki, jakie lubił, to były niespodzianki od babci. Wiktor rozpłakał się ze szczęścia. Do domu wrócił motorem wujek Witek z startaku, w którym przerabiał drewno na boazerię, którą tak jakby potem w części pożyczał i upłynniał. Wujek Witek był bratem taty i synem babci. Babcia wołała na niego Wicik, ale w ogóle nie przypominał Witki. Był jej odwrotnością, bekowaty taki, z włosami wszędzie tak bardzo, że nawet sódków nie widać, a golić się musiał dwa razy dziennie. Babcia przestrzegała Witka, żeby mu włosy nie zarosły w oczu, które są potrzebne, żeby nie wpadać motorem na przeszkody. I tak z babcią i wujem przepędził dzień, a za oknem domu rozcykały się cykadła, a powietrze przecięły w piskach nietoperze, co to zaplatały pięknie końskie włosy w warkocze. Jak ktoś nie upilnował. Wiktor ułożył się obok babci w ciepłym łóżku, w boku babci uwił sobie gniazdo, zasnął z nosem przy kochanej skórze. Ze szczęścia zapomniał o niespodziance. A w głębokiej nocy stało się to, co z mamą i tatusiem. Szyby rozwięczały się jak zęby szczękające z zimna. Babcia poderwała się z łóżka. Hadzi! krzyknęła raz. Wzięła go za rękę i pociągnęła na korytarz, gdzie podniosła klapę do sklepu, czyli piwnicy. Jak to babcia nazywała, śmiesznie w sumie, bo na dole nie było nic do kupienia i do sprzedania też nie. Zeszli w mrok po drewnianych szczeblach. A, a, a wujek zapytał? „Jancz z tamtymi odparłem. Nie wiedział, kim są tamci, ani gdzie. Babcia zapaliła lampę na naftę. Płomień wreszcie ustabilizował się i oświetlił spore pomieszczenie. Z dwóch stron, za deskami, leżały ziemniaki. Chyba zeszłoroczne, bo tak pachniały, że Wiktor wolałby nie czuć. Na dwóch pozostałych ścianach, gęsto zapłuczonych od podłogi aż po sufit, Znajdowało się mnóstwo przedmiotów, których przeznaczenia nie rozumiał. No, może tylko te pędzle by się na coś przydały? Pomalować by mógł pokój lesia, a tak do połowy, chyba że mama pozwoliłaby wejść na stołek. To no wtedy wyżej pomalował. A jak na drabinę, to do końca, pod sam i też. Po środku leżał stary materac, z łóżka spod dziadka. Babcia sama. Stachała go na dół, to jest zrzuciła w dziurę, w podłodze. Usiadła na materacu wcześniej, biorąc swoich konfitur z półki. Pyknął, gdy odkręcała. tut, wojna znowu. Wiktor wojnę kojarzył z gier planszowych. Czasem się wygrywało, czasem nie. Zawsze można było przestać grać, a niby teraz co? Nad coś dudniła krój tłustych trzmieli. I trzasnęło. To sufit spadł na głowę. Bomby pękały jak pórkawki. Wiktor wiedział, że wystarczy spojrzeć na czubek nosa i omdleć, a wybuchy przestaną istnieć. Świat wywróci się na drugą stronę. Dla magazynu opinii Pismo czytał Krzysztof Kowalewski.